człowiekowi zachorował syn. Zachorował tak ciężko, że był bliski śmierci. Ojciec wiedział, że jeśli czegoś nie zrobi, a w zasadzie jeśli nie zdarzy się cud, ten syn po prostu umrze. Tak się złożyło, że do pobliskiej miejscowości akurat w tym czasie dotarł pewien cudotwórca. Ojciec, bardzo zmotywowany, chcąc pomóc swojemu synowi, postanowił poszukać pomocy u tego cudotwórcy. W końcu niewiele miał do stracenia. Spotkał się z tym cudotwórcą i powiedział mu: proszę cię, chodź do mojego domu i pomóż mojemu synowi. Cudotwórca odpowiedział, ale ojciec był tak bardzo skoncentrowany na tym, co chciał załatwić, że nawet nie usłyszał tych słów. Powtórzył tylko swoje pragnienie: proszę cię, chodź ze mną, dopóki mój syn żyje i pomóż mu. Cudotwórca odpowiedział: idź, twój syn żyje. Ojca coś tknęło. Początkowo nie chciał wracać sam, ale ostatecznie uwierzył temu cudotwórcy na słowo i wrócił do swojego domu. Zanim do niego dotarł, spotkał swoich współpracowników, którzy powiedzieli mu, że jego syn żyje, że wyzdrowiał. Spytał ich tylko, kiedy to się stało. Odpowiedzieli mu: około godziny 13. I wtedy ten człowiek uświadomił sobie, że właśnie około godziny 13 rozmawiał z cudotwórcą. Historia, którą wam przed chwilą opowiedziałem tak bardzo, bardzo po swojemu, to jest historia, którą można przeczytać w Ewangelii Jana. I ona pokazuje mi 3 stopnie wiary, które mogą wystąpić w moim życiu. Pierwszy stopień wiary to jest wiara, z którą idę do Boga po spełnienie moich pragnień albo po usunięcie moich problemów. I zastanawiam się, czy ten stopień wiary nie jest aby najbardziej powszechnym w chrześcijaństwie. Drugi stopień wiary to jest wiara, która jest reakcją na coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I ta wiara trwa tak długo, jak długo trwa we mnie to ogromne wrażenie. Niestety, ten stopień wiary jest bardzo podatny na okoliczności, które mnie w życiu spotykają. I wreszcie trzeci stopień wiary to jest trzymanie Boga za słowo, chociaż tak naprawdę nie wydarzyło się nic spektakularnego, ani nie mam szczególnych pragnień do spełnienia. Wierzę, bo czegoś chcę. Wierzę, bo coś widziałem. Wierzę, bo... A w zasadzie nie bo. Wierzę na słowo. 3 stopnie wiary. Bóg żadnego z nich nie dyskredytuje. Ale weź pod uwagę, że prowadzi cię do tego trzeciego.